Dzień dobry. Dzień dobry. Jan Piński i Tomek Szwajgierd, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. Dziś rozmawiamy w ciszy wyborczej. To jest bardzo ważne, bo musimy ważyć słowa, nie prowadzimy żadnych agitacji, natomiast musimy skomentować wydarzenie, które miało miejsce. Niektórzy z Państwa piszą, że myśmy to przewidzieli. No fakt faktem, proponują nam teraz ludzie, zostanie jakimiś wróżbitami. Parę osób się zwróciło o numery totolotka, Mnie nawet chcą pożyczyć kota, ale ja boję się, żeby nie przynieśli mi jednego słynnego kota, czy dwóch kotów. Także ja dziękuję bardzo. Ja nie, ja już miałem koty, ja mam na razie dwa psy. Dziękuję. Zostawcie kotu właściciel. No i drodzy Państwo, na przykład, co się wydarzyło? No, zacytuję teraz Pawła Wojtunika, byłego szefa Centralnego Biura Śledczego Policji, byłego szefa CBA, aktualnie pracującego jako doradca do spraw zwalczania korupcji w Mołdawii. Koordynator służb specjalnych spotyka się parę dni temu z szefami. Razem z RCB to jest ten system ostrzegania, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, ostrzegają przed prowokacjami, a na dzień przed wyborami na wyjątkowo niepilnowany pomnik smoleński wchodzi gość z plecakiem i chce się wysadzić. Na odległość śmierdzi K-bomberem z 2006 roku. Tyle Paweł Wojtunik, to był 2005 rok tak akurat. Natomiast korekta i teraz Bartosz Wieliński, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. Jak to możliwe, że na najbardziej pilnowany przez policję pomnik w Polsce akurat w przedwyborczą sobotę wchodzi mężczyzna i zagroził, że się wysadzi? Jak to skomentowałeś, Tomku? Że. Szanowni Państwo, no tutaj po prostu miał dosyć Ja ciszy tam tylko. wyborczej, chciał się rozerwać. Właśnie, to właśnie, to o ten komentarz mi chodzi. Jakub Karnowski pokazał zdjęcie z 9 października z godziny 15:45 i pomnik pilnowany 24 godziny na dobę. Ta sprawa skończyła się dosyć relatywnie szybko i tutaj Tomku opowiedz, co się pojawiło w przestrzeni publicznej, bo to jest bardzo ciekawe. Tak, wiesz, za moich młodych czasów funkcjonował taki śmieszny wierszyk: Nianiu, wysadź Anię, niania pomyślała chwilkę i wysadziła Anię trotylkiem. Tutaj jest zupełnie inaczej. Szanowni Państwo, ja zawsze zwracam uwagę na ten tak zwany timing. I zwróćcie Państwo, spójrzcie na to, no, wszedł człowiek na pomnik, na który jest nastawionych dużo kamer. Te kamery mają czujnik ruchu. Te kamery, szanowni państwo, od razu wytwarzają alarm tych, którzy patrzą w te kamery. Zajmuje się tym i wojsko, i oddzielnie policja, bo nie wszyscy, no ogólnie w związku z ciszą wyborczą zajmuje się tym wojsko i policja. Jak wiecie państwo, obok mamy komendę garnizonu. W tej komendzie garnizonu również są takie siły szybkiego reagowania, nawet gdyby musiały pomóc panu prezydentowi w jakichś różnych rzeczach. Też, no, tyle możemy na razie państwu powiedzieć. I co się dzieje? Pan wbiega na pomnik. Pan wbiega na pomnik. Nie dotyka żadnych wieńców, nie ma choroby wieńcowej, nic się nie dzieje. Pan wbiega na pomnik. Pomnik jest niestrzeżony w tym momencie. No, policja zaspała. I cały czas ta sytuacja eskaluje. Dzieje się, eskaluje, jest zagrożenie. Wiecie Państwo, no, ja sądziłem i Janek sądzi, że jeszcze nastąpią jakieś inne rzeczy, chociaż może już teraz mniej. A wiecie dlaczego? Co rozwiązuje sytuację? Nagle w przestrzeni publicznej pokazuje się świetnie nakręcony materiał, nie wiem, czy to jest materiał telefonem nakręcony, nie sądzę raczej, z amerykańskim komentarzem, proszę, z angielskim, z komentarzem po angielsku. Mi się wydaje, że to jest amerykański akcent, ale to poprawcie mnie państwo. I
ten materiał pokazuje tego człowieka, pokazuje ten samochód opancerzony, pokazuje, jak to wygląda. No i oczywiście wszystkie zagraniczne źródła to mają. I wiecie Państwo co, jak rozmawiamy z wiewiórkami, wiewiórki mówią, że chyba trzeba będzie to zastosować, bo są takie sugestie. Taki system, my go tak roboczo nazwiemy Echelon. To jest taki system, który powiedzmy, jeżeli się weźmie, w ciągu 48 godzin sprawdzi się na przykład, z kim ten człowiek rozmawiał. I to wszystko jedno, czy przez telefon jeden, drugi, trzeci, siódmy, dziewiętnasty. Jeżeli coś pojawiło się, coś pojawiał, coś mówił, coś pisał, coś robił, to się pojawiło w przestrzeni tej publicznej i z pewnością do tego można dojść. I z tego może się zrobić bardzo poważny kłopot. No i chłop wziął, szedł z pomnika. Nie wiemy, kim jest ten pan na razie, jakiej jest narodowości, co mówi. Ja spodziewam się, że okaże się, że to jest człowiek niespełnorozumu na pewno to jest człowiek. Tak, przestrzegam kolejnych panów niespełnorozumu jeszcze, tak na wszelki wypadek, bo wiecie co, na przykład terroryści islamscy stosują takie metody, że mówią, że też ktoś idzie z atrapą, okazuje się, że to nie atrapa jest. Że ta Także, tak, żeby wiecie Państwo, żeby nie osiąść na laurach, to tak, jeżeli nas słucha jakiś terrorysta, to terrorysto, nie wiadomo, czy ta twoja atrapa jest atrapą. Także no ja bym teraz polecił zwrócić uwagę, jeżeli można, na metro. Już były ćwiczenia w metrze. No dobrze, dobrze, że tacy przewidujący są tutaj szefowie policji. Oczywiście żarty, że szef policji przyjdzie tam i z granatnikiem załatwi sprawę, to też są takie głupie żarty, bo to wiadomo, żeby nie trafił nawet, prawda, bo on trafia w podłogę. Dlatego, szanowni państwo, sytuacja jest niezwykle ciekawa. Naprawdę sytuacja jest niezwykle ciekawa i ja bym poprosił naszych sojuszników, którzy dysponują dużo lepszym sprzętem niż my, bo tę sytuację należałoby wyjaśnić. Naprawdę, ja myślę, że nasi dokładnie sprawdziłbym tego człowieka. Ja myślę, że nasi sojusznicy, to też żeśmy pokażmy, bo Polska nie jest sama. Pamiętajcie Państwo, my Państwu wielokrotnie mówiliśmy, że w Polsce działają po prostu zagraniczne służby i za zgodą oczywiście Polski, dlatego że no, mamy sytuację taką, w której są amerykańskie wojska. Amerykańskie wojska, to też jest ważna rzecz, amerykańskie wojska podlegają tylko amerykańskiemu prawu, nie odpowiadają u nas nawet za wypadki drogowe, które spowodują. To jest kwestia na osobną rozmowę i czy tak należało się zgodzić na taką niezależność, natomiast oni po prostu posiadają własne siły zabezpieczenia i monitoringu. I to jest tak, że oni sprawdzają, co się dzieje. I ja bym porównał tu dzisiaj taką sytuację do takiego filmu, w którym nagle ktoś chce zagrać nieczysto, tutaj są ludzie, nagle ktoś pojawia się i mówi no, 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 no. No, no, no. Wiesz, Janku, ja bym zwrócił uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo wydaje mi się, że te nasze wspaniale dowodzone służby nie przeoczyły tego, bo to było robione z okna takiego bardzo newralgicznego tutaj z hotelu. Naprawdę to nie będziemy tutaj kryptoreklamy. Te okna, szanowni państwo, z reguły są monitorowane, szczególnie kto jest tam kwaterowany i jak to wygląda, z czym jest tam kwaterowany, co robi. Teraz spodziewam się, że od razu było wiadomo, z którego pokoju i kto, i to poważny sygnał jest, tak mi się wydaje. Rzeczywiście, jeżeli. A potem zwróćcie uwagę, czym to było robione. To już do fachowców się zwracam. Czy zoomem z telefonu komórkowego, czy może czymś innym. Także zdjęcia. Niezwykle ciekawe, naprawdę. Bardzo, bardzo symptomatyczna rzecz. Mam nadzieję, że już teraz czujność naszej policji przypilnuje ciszy i nie pozwoli, żeby jeszcze ktoś chciał się rozerwać. Kwestią osobną jest w ogóle, drodzy Państwo, kwestią osobną jest w ogóle sensowność tej ciszy wyborczej, szczególnie, że na przykład mamy Polaków, którzy mieszkają za granicą, których cisza nie obowiązuje.
na przykład Piotr Wroński, który jest za granicą, pułkownik, nasz gość, prowadzi normalnie swoje audycje, ponieważ on podlega angielskiemu prawu, on nie podlega chyba angielskiemu, ale jakiemuś tam prawu polega zagranicznemu, któremu on po prostu, w których nie przewiduje się ciszy wyborczej. Profesor Wojciech Sadurski na przykład powiedział, że jego cisza nie obowiązuje, on siedzi w Australii, ale powiedział, że się karnie podporządkowuje. Natomiast ludzie, którzy siedzą w innych krajach, tego nie robią. Więc w ogóle ta cisza wyborcza to jest przeżytek. W Stanach Zjednoczonych... No znieść ten w ogóle ten... Tak, znaczy nie ma to... Jest tylko i wyłącznie właśnie okazja do prowokacji, bo gdyby nie było tego, no, gdyby nie było tej ciszy wyborczej, to by się wszyscy bali się cokolwiek zrobić, żeby ich nie wypałowano po prostu, jak media, jednak dziennikarze. Wiecie Państwo, my to zawsze cytowaliśmy tutaj Antoniego Słonimskiego, że tonący brzydko się chwyta, to jest... To są takie działania. No, powiem Państwu tak, no będzie nerwowo, natomiast pamiętajcie Państwo, jaki jest cel. Pamiętajcie Państwo o tym, że przypominanie o tym, w jakich godzinach jest na przykład działają lokale wyborcze. To nie jest agitacja wyborcza, więc można głosować od samego rana. Jest warto na przykład dzielić się informacją, gdzie jest lokal wyborczy, gdzie się głosuje. Dlatego, że zauważyłem, że komisje się mniej reklamują, przynajmniej w miastach. Zawsze było tak, że w Warszawie na każdej klatce schodowej wisiał plakat komisji wyborczej, w której przypominała, gdzie się głosuje, gdzie głosuje dany rejon. No tym razem tego nie ma. Trzeba ułatwiać wszystkim uczestnictwo w wyborach również. Jeżeli możemy kogoś podwieźć, jeżeli mogą komuś pomóc, chce zagłosować, to niech idzie. Tak, to swoją drogą, to swoją drogą. W każdym razie pamiętajcie Państwo, to nie jest agitacją wyborczą. Przypominanie, komu można zagłosować, podawanie właśnie informacji, gdzie jest punkt do głosowania dla danego bloku, powiedzenie, zapytanie się sąsiada, czy był już głosować, nie jest agitacją wyborczą. Wiecie Państwo, jest bardzo duża mobilizacja, my jesteśmy optymistami. Polecam materiał, który zrobiłem, historyczny, na innym kanale, dość dokładnie opisałem 1999 rok, kiedy byłem, zresztą widziałem to na własne oczy, bo byłem w Moskwie. Przygotowywałem się do turniejów szachowych i w tamtym czasie to był nikomu nieznany urzędnik, Władimir Putin został, on był w pewnym momencie nawet szefem odpowiednika Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli Federalnej Służby Bezpieczeństwa, i on został wyznaczony na premiera. I potem ogłoszono, że Jelcyn ustępuje przed końcem kadencji. Jego koniec kadencji wypadał na 2001 rok, natomiast on ogłosił, że ustępuje teraz, i w 2000 tam były po prostu wybory. No i właśnie najpoważniejszym kandydatem został Putin, tylko że Putina nikt nie znał. No więc wtedy wymyślono w Rosji operację, w której według Aleksandra Litwinienki kryptonim brzmiał Hiroshima. Aleksander Litwinienko to był pułkownik rosyjskich właśnie tych rosyjskiego FSB, wcześniej też pracował w KGB. KGB po zmianie władzy rozpadło się na dwie służby. Tak naprawdę to było tylko prosty rebranding, nie było żadnej weryfikacji, po prostu część zagraniczna wzięła szyld SWR, to jest Służba Wnętrznej Rozwiedki, czyli Służba Wywiadu Zagranicznego, natomiast część krajowa stała się Federalną Służbą Bezpieczeństwa, FSB, i to jest taki był odpowiednik amerykańskiego też FBI, nie tylko polskiego ABW, no polskiego ABW wtedy nie było. W Polsce wtedy był Urząd Ochrony Państwa, który dzielił się na, łączył w sobie zarówno wywiad, jak i kontrwywiad, i to zostało rozłączone w Polsce w 2002 roku.
na agencję wywiadu właśnie i na agencję bezpieczeństwa wewnętrznego. I celem tej operacji było właśnie, tylko że tutaj była historia taka, że tutaj no, podkładano prawdziwe rzeczy, podkładano prawdziwe ładunki wybuchowe i te prawdziwe ładunki wybuchowe to niestety oczywiście prowadziły, powodowały prawdziwe straty w ludziach. I we wrześniu wtedy w trzech wybuchach w Moskwie, w Bujnaksku i w Wołododońsku zginęło 311 osób. I no, wtedy wystąpił Władimir Putin i obiecując, to takie było ważne, że powiedział, że to przeprasza wszystkich, którzy się poczują urażeni, ale powiedział, że będziemy ścigać terrorystów wszędzie. Jak na lotnisku ich złapiemy, to na lotnisku i wybaczcie ich, zatłuczemy ich nawet w wychodkach. Wybaczcie po rosyjsku, prestitie. I tam ich dopadniemy. I to ludzie poczuli, że to jest silny człowiek na Na dworcu centralnym też, jak gdyby coś, tak? Według tego. Natomiast to w każdym razie mamy, to był mechanizm przestraszenia ludzi, aby się zwrócili w kierunku władzy. Pod koniec września dokonano nalotów na Czeczenię. Czeczenia była formalnie częścią Rosji. Faktycznie po pierwszej wojnie w latach 1994-96 była niepodległa. Dlaczego? Dlatego, że Rosja zniszczyła Czeczenię, ale w 96 roku pod wpływem gigantycznych strat w ludziach, młodych ludziach, właśnie to była jeszcze ta demokracja, te komitety matek, te listy, petycje do Jelcyna, to sprawiło, że Rosja nie kontynuowała tej wojny, tylko się wycofała. Tuż przed końcem wojny zginął honorowany zresztą w Polsce również generał Dżohar Dudajew, symbol czeczeńskiego oporu przeciwko Rosji. No i przez te kolejne 3 lata Czeczenia była praktycznie niezależna, niepodległa, z tym, że no nikt, praktycznie nikt, bo tam jakieś parę państwek ich uznawało, ale praktycznie nikt ich nie uznawał. I jednym z takich też pomysłów ekipy Putina było to, że zwerbowano Czeczeńców, no tak jak się werbuje, czyli albo pieniędzmi, albo groźbą, szantażem, że wykończymy ci rodzinę. Albo na przykład wypuszczano z więzień ludzi, mówiąc, że jak chcesz wyjść, chcesz ten, no to musisz zrobić prostą robotę. Na przykład chodziło też właśnie o pozbawienie sympatii do sprawy czeczeńskiej, czyli zlecanie Czeczenom przed porwania zagranicznych obywateli, egzekucji ich najlepiej, tego typu rzeczy. To wszystko się tam działo. Po czym nastąpiły te zamachy. No i Rosjanie zaczęli być wtedy bardzo wrodzy nastawieni do ludzi z Kaukazu, do ludzi ciemnych. Ja na przykład musiałem się właśnie wtedy, jak akurat właśnie przebywałem w Moskwie, to musiałem się bardzo dokładnie ogolić właśnie, żeby mi tu zwrócili uwagę, żebym już nie wyglądał kaukasko, bo tam się pojawiło sporo ludzi, bardzo prostych. Była taka nawet zabawna historia, że nie było dla wszystkich mundurów i byli tacy ludzie spasieni gdzieś z prowincji, mówiąc takim bardzo, rosyjski ma wiele akcentów, jest trochę takim językiem jak angielski, że w zależności od rejonu, to mogą być nawet problemy z porozumiewaniem się, to znaczy innym rosyjskim mówi Petersburg i Moskwa. Oni mają różne akcenty nawet między sobą, ale to jest tak jak Warszawa i Kraków. Bez problemu się porozumiewają, ale już ten taki prowincjonalny język jest taki, tak, no i było widać, że Władywostok już co innego zupełnie. tak, oni tam ich ściągnęli, oni ich ściągnęli i to było widać, że wbili ich w jakieś mundury. Ja nie wiem, bo ja nie znam tak dobrze regionalizmów, czy po prostu ich mundury, czy oni robili w innych służbach, czy mieli inne mundury, innego kolotego. W każdym razie to było śmieszne wyglądać, że na dużej próbie ludzi maszerowali w mundurach milicji,
bo to była milicja jeszcze wtedy, ludzie, na których to były ewidentnie za małe mundury. I to były te na przykład, że część miała niedopięte, bo im się na brzuchu nie zapinało. I to wyglądało dosyć komicznie, bo to nie był jeden facet. To było widać, że jest po prostu jakiś standard jednego munduru i oni tam właśnie stali. Uwaga, siedzieli, to była tak wielka rozpętana histeria, że oni siedzieli we trzech pod każdym blokiem w Moskwie. Każdym większym blokiem siedziała trójka kolesi w takich tam szerokich czapkach i się rozglądała, czy tam się nikt nie ten. I jak oni wpadli w ogóle, skąd to się wzięło? Bo w Riazaniu, już ludzie byli tacy na ten, jeden z kolesi, jakiś tam mieli pecha, bo były jakiś, no były. I tak go coś tknęło, wiecie państwo, mi zawsze tłumaczono, że intuicja jest to nieuświadomione doświadczenie. I podszedł i pierwsze co zrobił, to sprawdził tą tablicę rejestracyjną. No i się okazało, że to jest tablica moskiewska. No więc pobiegł i mówi, że jacyś ludzie z przerobioną tablicą wnoszą worki w Riazaniu do tego. No więc, wiecie państwo, nagle się okazało, że ta służba, niby ten Rosja taka ten, ale służba bezpieczeństwa w Rosji wyjątkowo dobrze zadziałała. To znaczy wzięli, pojawili się na miejscu, zabezpieczyli te materiały, którym się okazał heksy, materiał wybuchowy, no i rozpoczęli obławy na tych, których zrobili. To był rok 99, ale weszli na wszystkie linie telefoniczne. Na wszystkie. I uwaga, nagrali połączenie między Łubianką a tymi, co wnosili, gdzie im tłumaczyli, że musicie uważać, bo wszystkie rejony są obstawione. No więc jak już ich... Rutyna głupi. Tak, ale to Tomku, i tam była właśnie numer taki, że w pewnym momencie Riazań melduje, że mamy ich okrążonych, nie mają się gdzie ruszyć, zatrzymujemy. I w tym momencie wchodzi Patruszew, dzisiaj nieformalny numer dwa w Rosji, typowany nawet na następcę Putina. Niby formalnie on jest rok młodszy od Putina, faktycznie rok starszy od Putina, faktycznie jest od niego rok młodszy. Młodszy. Tam jest taka historia, że Putin był dzieckiem samotnej matki, która wyszła za Gruzina, potem mieszkał w Gruzji i w końcu ci ludzie, którzy są oficjalnie uważani za jego rodziców, to są jego kuzyni o tym samym nazwisku, którzy go adaptowali, ale ponieważ tam przesiedział w innych rejonach, nie było żadnego drugiego dna, tylko że w pewnym momencie w takiej komunistycznej Rosji wyszło, że prościej jest go odmłodzić na papierze 2 lata, niż załatwiać, aby facet z trzeciej klasy poszedł jeszcze raz do pierwszej. On po prostu po gruzińsku wtedy mówił lepiej niż po rosyjsku, jak niektórzy twierdzą. To też bardzo ciekawa historia, bo wiele osób, które próbowało to badać, w ogóle, żeby śmiesznie było, to matka Putina, która ma prawie 100 lat, żyje. Przynajmniej jak ostatnio nas sprawdzałem, to ona sobie tam gdzieś siedzi właśnie w Gruzji. Ona tam gdzieś tam się nawet parę razy gdzieś tam wypowiadała, że ona oczywiście wie, że Wowa jej nigdy nie wybaczy, że go porzuciła i że on miał tam przyrodnie siostry. No tak było. W każdym razie ludzie, którzy to wyciągnęli, ginęli. Była nawet taka śmieszno straszna historia, że w jednym wypadku zginął facet nie ten, kto powinien, tylko ten, który się nazywał tak jak ten, którego był związany tam z publikacjami tych. To taka ciekawostka. Tomku, no co możemy jeszcze dziś powiedzieć jeszcze? Chyba to już wszystko. Ja apeluję do państwa, macie to, co w tej chwili jest takie sporne, czy macie telefony komórkowe, możecie robić zdjęcia, róbcie jak najwięcej zdjęć, dokumentujcie. To nie znaczy, że musicie dopuszczać, ale możecie mieć dla siebie. I to jest niezwykle istotne. Szanowni państwo, sami możemy stworzyć bardzo duże bezpieczeństwo, jeżeli będziemy dokumentować. Nie obrażajcie się państwo, jeżeli ktoś robi jakieś zdjęcia, dokumentuje. Nie obrażajcie się, niech robi. Naprawdę niech robi. Jeżeli jeszcze będziecie wiedzieli, w jakim celu to robi, to bardzo dobrze. Róbmy jak najwięcej zdjęć. Patrzmy w różnych miejscach, przy komisjach wyborczych, żeby było bezpiecznie. Właśnie w komunikacji miejskiej, szczególnie w tym metrze takim ulubionym przez niektórych. Zobaczmy, jak to wygląda. Nie denerwujcie się, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo wyborów. Opozycja ma mężów zaufanie, mężowie zaufanie będą te wyniki. Niektórzy mają żony zaufania.
No dobrze, to Tomek, już mówimy na serio. Mówimy, że opozycja naprawdę Nie, oczywiście. dobrze się przygotowała. Mówię, że będzie fotografować wyniki, będą wysyłać, bo krążą jakieś takie też rzeczy mające siać jakieś tam niepokoje. Jest, powinno być wszystko ok. Myślę, że teraz się uspokoi. Ja jeszcze sobie pozwolę zarekomendować. Bardziej, że muszą mieć świadomość wszyscy, którzy to robią, że niewątpliwie ta sprawa będzie wyjaśniana do spodu, jak to się mówi, Tak, oczywiście. Te przypadki. Tak. Historia na weekend, magazyn, którego jestem wydawcą, jednym z autorów. Tutaj polecam. To jest do sprzedaży jest tylko do 18 października, albo aż. Tu jest oprócz tych tematów, które Państwo widzicie na okładce, na przykład mniej widoczna operacja Gwiezdne Wrota. Bardzo ciekawa historia o tym, że w czasie zimnej wojny Amerykanie zatrudniali jasnowidzów, zatrudniali ludzi uważających, że mają paranormalne zdolności do walki z systemem sowieckim i to była odpowiedź na podobne jednostki w tym. Czyli na zasadzie nie wiemy, czy to działa, ale skoro wróg to robi, to spróbujmy zbudować własny Dream Team. Bardzo ciekawe. Ja zawsze lubię żartować, że mnie się najlepiej podobają, że żarty, gdzie facet przychodzi właśnie na spotkanie z jasnowidzem w filmie, po czym wyjmuje spluwę i zabija go i mówi, że gdyby był prawdziwym jasnowidzem, to by tu nigdy nie przyszedł. I to jest mój stosunek, ale jak widać, wiecie Państwo, ja jestem sceptyczny. Jak to już niektórzy zauważyli. I tutaj w tym numeru jest naprawdę dużo ciekawych tekstów. Ja polecam jeszcze mój o powstaniu lipcowym z 1877 roku, które się nie odbyło, miało być wymierzone w Rosję, zapłacili za to Anglicy, w końcu Polacy poszli po rozum do głowy, powstanie nie zrobili, co prawda niestety oddali pieniądze, to jest rzecz, której ja po prostu nie mogę zrozumieć, ale szanowni Państwo, warto czytać historia, jak pokazuje przykład 1999 roku i zamachów na własną ludność w Rosji, pokazuje, że może być bardzo kształcąca. Szanowni Państwo, a do tych dwóch. Idźcie z psem na spacer, nie przeszkadzajcie. Ten mały z dużym, czerwonolicym. Idźcie na spacer z psem, jest ładna pogoda, nie przeszkadzajcie. To wystarczy. My będziemy pilnować, naprawdę. Wy możecie być już wolni. Nie. Nie szybcy, to znaczy, o to mi chodzi. To już długo nie potrwa. Nie, to już naprawdę. To już są ostatnie podrygi tych ośmiorniczek. Się mówi inaczej. Ostatnie podrygi zdychającej ostrygi. Szanowni Państwo, do zobaczenia. Tak, ja celowo mówię o ośmiorniczkach, bo te ośmiorniczki już nie będą grane. Już nie. Szanowni Państwo, do